Nie tak dawno testowałem taką fajną sportową opaskę dla tych wszystkich, którzy lubią uprawiać sport. A to, jak wiecie, wiąże się ze zdrowym trybem życia. I pozwólcie, że pozostaniemy w tym klimacie, ale zajmiemy się zdrowym odżywianiem. A mówiąc precyzyjnie, przetestujemy dzisiaj 3 slow juicery, czyli inaczej mówiąc wyciskarki do soków. W każdym sklepie AGD znajdziecie różnego rodzaju wyciskarki do soków. Ja wybrałem te 3 różnych producentów, kierując się głównie ceną. Ile która kosztuje, tego dowiecie się na samym końcu, bo najpierw zajmiemy się ich testem. Chyba nie muszę Wam tłumaczyć o wyższości wyciskarek nad sokowirówkami. Sok z wyciskarki jest trwalszy i przede wszystkim jest zdrowszy. Wszyscy producenci twierdzą, że to właśnie ich urządzenie łatwo się rozkłada i jeszcze łatwiej składa. No to zaraz to sprawdzimy. Zaczynamy od wyciskarki polskiej firmy MPM. Oczywiście wspólny mianownik do tych wyciskarek jest jeden. Wszystkie zostały wyprodukowane w Chinach, a jakżeby inaczej. Zaczynamy od rozbierania. Załóżmy, że mamy już umyte i teraz składamy, bez żadnej instrukcji obsługi. Dziurka jest, musimy wyczuć. O, dobra. Kolejna rzecz, siteczko. Wkładamy, żeby była strzałeczka z kółeczkiem. Ślimaczek. To ten sprzęt właśnie zaraz rozdrobni nam wszystkie owoce i warzywa. Oj, teraz będzie dobrze. Mam nadzieję. Tak, klik, klik, klik. No dobra, powiedzmy, że jest to wszystko proste, przynajmniej firmy MPM. Kolejna wyciskarka, firma Philips. Ona trochę różni się od tych pozostałych, ponieważ jest to wyciskarka z tłokiem, ze ślimakiem umieszczonym w poziomie. Podobno łatwiej właśnie zrobić taką wyciskarkę. Te pionowe muszą być zrobione z bardziej wytrzymałych materiałów. Tam są wyższe przeciążenia i mogą łatwiej ulegać uszkodzeniom. Ale to jest tylko teoria. Zobaczmy teraz, jak rozkłada się tę wyciskarkę. Te wszystkie elementy teraz myjemy i wkładamy z powrotem. A więc, raz, dwa, trzy, kłódeczka, strzałeczka, jest. Ślimak do środka, jest. Filtr, jest. Tak, zakręcamy i wkładamy do środka. Teraz tak, tutaj mamy taką sprężynę, musimy docisnąć i zamknąć. O, i w zasadzie wszystko gotowe. Szybciutko, prawda? No, Philips dał radę. Ostatnia wyciskarka, polska firma, nazywa się Tesa. Może jej nie znacie, ale już tłumaczę. Firma Lechpol. Mówi Wam to coś? Firma Lechpol jest także właścicielem marki Kruger & Mads. A tę markę powinni już wszyscy gadżeciarze znać. Rozbieramy. Ok, i do mycia. Umyte, zakładamy z powrotem. Tutaj żadnej filozofii widzę nie ma. To tylko siatka, inaczej mówiąc, ślimak, to także pionowy ślimaczek. O, bardzo łatwo. Teraz to zakręcamy. Kurde, tu chyba mi najszybciej poszło, nie? No dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli hałasu. Ponieważ każdy z producentów twierdzi, że ich wyciskarka jest najcichsza. I zrobimy przy okazji sok przecież. To co? Robimy soczek? Taki prosty, bo no, w innych nie umiem. Jabłkowo-marchwiowy. A, ważna informacja. Do wyciskarki Tesy i MPM dostajemy takie gadżeciki do rozcinania, przecinania, rozdrabniania na przykład jabłek. A Philips daje książeczkę z przepisami na soki. Bardzo fajny pomysł. Ok, jedziemy. Słuchajcie, jak będziecie robić właśnie sok na przykład jabłkowo-marchwiowy, ważne jest to, żeby wrzucać naprzemiennie. Raz coś miękkiego, a następnie na przykład coś twardego. To dobrze robi wyciskarce. O, jak to ładnie idzie. Raz, dwa. Ruszyła. Zablokowało się. No dobra, jedziemy Philipsem. Tesa coś tutaj nie dźwignęła tematu. Włączamy. Głośniej, na pewno głośniej od Tesy.
Fajne jest to, że pojemnik w Philipsie na pulpę jest w środku, jest schowany. Dobra. I co nam zostało? MPM! 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 Włączamy. Cicha wyciskareczka, ale chyba jest troszeczkę głośniejsza od Tesy, tak mi się wydaje. Aż zęby bolą. MPM trochę głośny, ale daje radę. Wiecie co, dajmy szansę tej Tesie, bo ja podejrzewam, że coś źle zrobiłem. Może jak pokroję tę marchewkę, o, na mniejsze kawałeczki, to wtedy wszystko pójdzie idealnie, bo nie wierzę, żeby tutaj się coś mogło nie udać. Jest marcheweczka, o zobaczcie, mniejsze kawałki i wszystko wróciło do normy, na szczęście. No, daję radę. No cóż, myślę, że wszystkie wyciskarki mamy przetestowane. Swoje zadanie wypełniły w 100%, czyli no, zrobiły sok. No może Tesa na początku miała małe zawahania, ale to była moja wina. Za duże kawałki marchwi wkładałem jej do środka. Jeżeli chodzi o głośność, MPM jest najgłośniejszą wyciskarką, później Philips i najcichszy jest właśnie ten sprzęt, czyli Tesa. A jeszcze jedna ważna rzecz. Wszystkie wyciskarki mają także taką blokadę przed kapaniem. Philips chyba najładniejszą. O, wystarczy, że dociśniemy i już. I Tesa zamknięta, nic nam nie kapie. Pora ujawnić, co ile kosztuje. Wyobraźcie sobie, że najtańszą wyciskarką jest MPM. Kosztuje około 500 zł. Na drugim miejscu Tesa. Za nią musimy zapłacić około 600 zł. No cóż, najdroższy jest Philips. Za ich wyciskarkę musimy zapłacić około 1000 zł. Ale wydaje mi się, że ta wyciskarka jest najładniejsza. Ale najważniejsze oczywiście jest to, że robią fajne, pyszne, zdrowe soki. Praktycznie ze wszystkiego. Jeżeli jesteś hipsterem, możesz zrobić nawet sok z jarmużu. A jeżeli wasza babcia kiedyś robiła wam w młodości na przeziębienie sok z cebuli, wierzcie mi, że z taką wyciskarką łatwiej wam będzie zrobić taki soczek. A na koniec zrobimy sok z czego? Z kapusty! Ciekawe tylko, kto to wypije, ale przede wszystkim, kto to umyje.